TVG9, Klaudiusz Wesołek. No ostatnio bardzo zbulwersowała mnie sprawa Antykomora. No to, że młody chłopak został skazany za żarty na temat prezydenta. No ktoś może mi powiedzieć, że ja tam uprzedzony jestem, że nie rozumiem tego, że tam prezydentowi krzywdę może zrobiono straszną. No może rzeczywiście, aby oceniać postępowanie innych, warto siebie po prostu w podobnej sytuacji postawić. No chciałbym się zastanowić, gdybym to ja był jakimś prezydentem, premierem, czy też innym hadem, jakbym się w podobnej sytuacji zachował, gdyby na przykład pojawił się portal typu antywesoł.pl, no i tam jakieś straszliwe obśmiewanie mnie by miało miejsce, nie wiem, jakieś gry, gdzie by ktoś za mną latał z siekierą, tam głowę mi roztrzaskiwał i tak dalej. Jak ja bym się zachował? No uważam, że nie kompromitowałbym się takimi akcjami jak wysyłanie ABW czy skazywanie kogokolwiek. Być może sprawę cywilną w jakichś tam szczególnych wypadkach mógłbym założyć, chociaż nawet to nie, bo nie chciałbym wykorzystywać swojej funkcji przeciwko jakiemuś tam chłopakowi. Także myślę, że sam bym nic nie robił, a gdyby jakieś służby z nadgorliwości zaczęły podobne akcje jak w przypadku antykomora.pl, to bym zwrócił się do nich i powiedział: proszę was, przestańcie i nie róbcie obciachu sobie i mi. Nie róbcie obciachu. No niestety Komorowski nie ma takiego poczucia przyzwoitości, bo po prostu zwykłą kurwą jest.